Witam wszystkich. Dzisiaj mamy fotel elektryczny, który nie zawsze kontaktuje. Naciskam i czasami działa, czasami nie działa. Zwłaszcza to przesuwanie przód-tył. No to zobaczmy. Najpierw trzeba go oczywiście wykręcić. Pamiętamy o tych kapselkach. Ja chyba jednak wolę fotele manualne, przynajmniej jest 100 razy szybciej. Tutaj jest pas w fotelu, więc po prawej stronie widzimy dwie śruby zamiast jednej. Zapewne to ma jakiś związek. I hops! Na szczęście wyciąganie fotela z kabry jest dużo łatwiejsze niż z typowego sedana. Także zdecydowałem się to zrobić. Aż jakieś dzwony z radości tam słyszę. A tu na podłodze, o, nawet jakaś wypłata będzie za tą robotę. Tak poza tym skorupki od jajek, ciekawe, ciekawe. A to jest chyba sierść psa. Ale wróćmy do fotela. Może najpierw zdejmę tą plastikową osłonkę, żeby tego nie połamać przypadkiem. No i mam ten panel od strony drzwi. Tu pod spodem jeszcze jakieś pudełko z elektroniką. To wygląda jak łączone razem, więc chyba będzie trzeba razem to zrobić, ale przeniosę się na jakieś lepsze miejsce. No i jesteśmy na stole operacyjnym. Tutaj są takie dwa klipsy zewnętrzne duże, które należy odpiąć. I ja tam teraz wciskam ten zaczas od drugiej strony śrubokrętem, żeby on puścił. Normalnie to jest zaczas od góry, jak fotel jest normalnie ustawiony. Tutaj jest drugi z drugiej strony. I jeszcze jeden na środku, który teraz już powinien w miarę lekko puścić. No i wtyczka bez problemu się odpina. No i tak to wygląda na wierzchu. Te dwa małe haczyki zostawiamy, natomiast po bokach są dwa takie duże od dołu fotela. No i tu od góry są trzy takie haki, które ja wyciskałem śrubokrętem, żeby puściły. No i w miarę bezboleśnie da się to w ten sposób wyjąć. Tak swoją drogą te fotele tutaj jeżdżą po takich prowadnicach metalowych. One już są trochę brudne, aż się lepią od starego smaru. Może warto by to było przeczyścić, no ale to może nie dzisiaj. Wymagałoby to pewnie rozebrania fotela. Także wracajmy do rzeczywistości. Mam ten panel, muszę się jakoś dostać do środka, zobaczyć co tam w ogóle jest. Tutaj po jednej stronie są te klipsy, po drugiej są też dwa takie zaczepy. No i ten przycisk, który nie wiem jak się zdejmuje. Nie chcę go uszkodzić ani nic połamać. Zdecydowałem się spróbować dojść od drugiej strony. No i tak wyglądają same te przełączniki. Mnie najbardziej interesuje ten środkowy. Ładnie klikają. Spróbujmy je otworzyć. W sumie jest to dość proste. Wystarczy podważyć delikatnie z każdej strony. W sumie bardzo prosta konstrukcja. Może zrobię jakieś zbliżenie. Jak nie trudno zauważyć, mnie najbardziej będą interesować te kontakty, czyli te punkty styku. W tych miejscach trzeba to jakoś przeczyścić.
Mam tutaj taki mały diamentowy pilnik, ale on się nawet okazał za gruby. Także ostatecznie zdecydowałem się poskrobać to tym metalowym szpikulcem, który jest na tyle cienki, żeby się tam dostać. Papierem ściernym pewnie też by było niewygodnie. To jest jakiś miękki materiał, pewnie miedź, także widziałem jakieś opiłki, myślę, że to już wystarczy. Na koniec wypłukanie sprayem do kontaktów. No i skoro już tu jestem, to samo zrobiłem ze wszystkimi tymi przełącznikami. No i czekając, aż odparuje ten kontakt cleaner, jeszcze mogę sobie potestować, czy na pewno wszystko kontaktuje. Aha, te śrubki miały iść na górę. Wtyczka też dostała solidne wypryskanie kontakt cleanerem, no i montaż w miarę szybki. No i po zmontowaniu wydaje się, że wszystko działa. Nie zaobserwowałem żadnego problemu, zawsze kontaktuję. Nawet jak delikatnie nacisnę. Dobra, to skoro tak dobrze idzie, to jeszcze bonusowy problem. Nie działa roletka z tyłu, co cię tutaj ewidentnie blokuje. Czyżby żeton do automatów? Aha, chyba już widzę, ten plastik coś zadziwiająco odstaje. Chyba coś jest połamane. Tu był jakiś customowy wkręt mod. I to jeszcze strasznie długie te wkręty. No cóż, sama roletka działa. Coś tam się przycina, trochę jest brudna, ale trudno. Będziemy ją naprawiać tak długo, aż przestanie działać. Utopimy wszystko w smarze silikonowym, przemijali, będzie dobrze. No, przyczyną zacinania jest oczywiście nasi to byli. Połamany plastik, który odstaje i blokuje tą roletkę. No i teraz już chodzi ładnie, nic się nie przycina, nic nie blokuje.
Dobra, wszystko zrobione, fotel działa. Mam nadzieję, że będzie chodzić. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.